To jest istota Ewangelii. Wracamy dzisiaj do Wieczernika, gdzie Jezus obmył apostołom stopy. Można zapytać, dlaczego? Chyba dlatego, że oni nie rozumieli Ewangelii. Kiedy popatrzę na karty Pisma, było wiele scen, wiele momentów, gdzie w trakcie przebywania z Jezusem apostołowie kompletnie Go nie ogarniali. Jakub i Jan chcieli spuścić gromy na wioski, które Go nie przyjęły. Oni zresztą też wraz ze swoją matką kombinowali, jak znaleźć dobre miejsca w niebie, jak znaleźć dobre miejsca w Jego Królestwie, jak się ustawić. Widzieliśmy Piotra, który nie potrafił przyjąć Ewangelii krzyża i tego, że Jezus chce ofiarować swoje życie. Nie mówię o Judaszu, nie mówię o Tomaszu. No naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli każdemu z nich, to wielu z nich nie kumało, jakie jest przesłanie Jezusa. Jaki jest taki najważniejszy rys tego, co chce przekazać. Prędzej łapali to grzesznicy i ci, którzy doświadczyli z Jego strony miłosierdzia. Kiedy myślę sobie na przykład o Zacheuszu, Jezus powiedział, że się chce zatrzymać w Jego domu i tyle. A Zacheusz powiedział, po tym spotkaniu z Jezusem połowę majątku rozdaję ubogim. A jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Przecież nie musiał. No właśnie, ale doświadczenie miłosierdzia, doświadczenie miłości ze strony Boga sprawia, że twoje serce jest hojne. Jezus chyba jedyny sposób, żeby przekonać jakoś apostołów, co jest istotą i jak mają się zachowywać, to był właśnie Wieczernik, kiedy On, Bóg, klęka u ich stóp jak zwykły niewolnik, bo to było zajęcie tylko dla niewolników, i obmywa każdemu nogi. Nie do pojęcia, nie do zrozumienia. Bóg na kolanach przed stworzeniem, przed swoimi uczniami. Dlaczego tak się stało? Bo to był chyba najbardziej wymowny znak i obraz tego, o co mu chodzi. Jakie jest jego przesłanie? W Ewangelii Jana około 20% zajmuje opis Eucharystii, w której nie ma słów konsekracji, nie ma słów ustanowienia Eucharystii. Zamiast tego jest właśnie obrzęd mandatum, obmycia stóp i nowego przykazania, przykazania miłości. To jest to, co Jezus chce przekazać swoim uczniom. To jest serce Ewangelii. Klękanie przed drugim człowiekiem, przed każdym. Nie robię wyjątków, nie robię podziałów, że ty zdradzisz, ty się zaprzesz, ty nie będziesz wierzyć, wszyscy uciekniecie. Nie. Każdemu obmywa stopy. To jest twój Bóg. To jest Bóg, za którym idziesz. Bóg, który klęka przed stworzeniem. Nie ma drugiej takiej religii. Nie ma drugiej takiego systemu, nie wiem, filozoficznego, drugiego takiego człowieka, który z taką pokorą podchodzi do każdego. Nieważne, czy ten drugi go skrzywdzi, czy ten drugi go ograbi, czy ten drugi go zdradzi. Miłość Boga nie zna granic. Warto sobie to czasami uświadomić, bo chyba o tym zapominamy i niejednokrotnie zaczynamy kombinować, tak jak apostołowie.